Nie przypominam sobie tego poziomu, zaraz zobaczymy. Spyro, niezwłocznie potrzebujemy pomocy. Zły czarnoksiężnik z Felini przeszedł przez zamek niczym burza i porwał księżniczkę. Jeśli go zaraz nie powstrzymamy, zmusi... Okej. Okay. Muszę chyba biec za tą wróżką. Ale najpierw pozbieramy diamenciki, nigdzie nam się tutaj nie spieszysz, tak? A, znowu mamy tutaj strażników. Raczej tutaj nie rozbijemy naszym standardowym oddechem. Gdzie on był? On gdzieś tutaj był. O, właśnie. A nie, udało się, dobra. Znam, że znowu ta czarodziejka będzie musiała nas pocałować i będziemy mieli ten taki magiczny oddech. Ale nie tym razem. Oj. Czy tam nie było jakiegoś robaczka, żebyśmy mieli ważkę trochę odratowaną, ale nie widzę. A to oni chyba czarują. Tutaj pewnie jakieś gwiazdki by się przydały, żeby się tam dostać. O, tu coś lewituje w ogóle. Nie widzę jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. Za to widzę tam jakiś diament, ale pewnie będziemy musieli tam skoczyć. A, tędy nie przejdę. No zobaczmy. No, nie, nie ma. Albo dobra, jestem po drugiej stronie. No dobra, idźmy dalej, zobaczmy. Będziemy mogli się jakoś wrócić. Spyro, to twój szczęśliwy dzień. Razem z czarnoksiężnikami ustaliliśmy pewne... Bardzo mądry wybór, Spyro. No dobra, no inaczej byśmy i tak nie przeszli. Nie mam pojęcia, jak ja mogę tych czarnoksiężników kocich zabijać stąd, no ale no dobra. Tam jest jajo. I tutaj mamy ogień taki, w którym będziemy mogli skrzynię rozbić.
A, i latać też mogę, no fajnie. Zobaczmy najpierw, co jest u góry. Aha. Tą skrzynkę. No w sumie spoko, a pewnie lotem tam do tamtych kociaków się trzeba będzie dostać. Tam jest jajo kolejne. W ostatnim momencie. Dobra, to lecimy tam szybko. A, nie można latać. O nie. Myślałam, że mogę latać. To co mi daje to? Spróbuję jeszcze raz. Dobra, może potem odkryjemy jakieś latanie. Idźmy dalej na razie. Nie ma chwili do stracenia, książę. W tej wodzie chyba pływać nie możemy. Tak jakoś dziwnie się świeci. Zostawiliśmy tam żadnych diamentów. Właśnie widziałam księcia Azra. Tu nikt. No, czai się. Trzeba go. Bez zaskoczenia. O nie! Spadłam. Nie wiem, co mnie uderzyło. Właśnie widziałam księcia Azraela. No, spoko. A, jeszcze tutaj czarujący koteł. No dobra, mamy tylko jedno jajo z 6 na razie.
Nie jest to zbyt dobry wynik. Patrzmy dalej. Tam jest jakiś czarujący kotel. Te drzwi się jakoś nie otwierają. Nie wiem czemu. A, dobra. Cześć, Tyra. Czy książę Azrael jest przysłodki? Wróżki i czarnoksiężnicy nie pozwala... Ha, czyli nie porwał. Fajnie, ale nam brakuje jeszcze 4 jaj. Tutaj wracamy do początku. No dobra, zastanówmy się. Tam coś, tam jest życie. Nawet 2 życia, ale tam nie wskoczymy. No to jeszcze 4 jaja i 300 diamentów. Gdzieś to musi być tutaj. Ten tu się czaruje jeszcze. O! Dobra, mamy jedną dodatkową krainę. Złota ważka jest. Możemy wchodzić. Gdzie się podziewałeś, James? Mieliśmy się spotkać w świątyni godzinę temu. Tylko nie wyjeżdżaj mi. No. Co? Ona by mnie atakowała, czy... Gdzie jest czarownica? Biłam. A może to będzie jakiś punkt umiejętności, w sumie nie sprawdziliśmy. Tak, tak jak myślałam. Dobra, gdzie jest ta czarownica? Tak. O, czyli wyrzutnie rakiet nie są tylko na pokaz. W każdym razie mam nadzieję, że... Co? Jakiś drugi etap? Wow, teraz 10. Jedna. No, przyznaję, James, zaimponowałeś mi, ale na... Może żabkę najpierw. Dobra.
Rozumiem, że do tej wody wpaść nie można. No tylko tutaj żadnych diamentów nie ma. Udało nam się zdobyć jedno jajo. Ale ja się pytam, gdzie są inne diamenty? Nie. Podobnie jak w takiej chińskiej krainie. Diament. One w tej trawie czasem się tak zawieruszą i ich nie widać. Tam jest jeszcze jakieś przejście, widzę. Ale kurczę, gdzie ten dzban? Możliwe, że on jest tak jakby z początku bardziej. Przejdziemy sobie od początku może. Tak też było chyba w chińskiej krainie, że się szło tak jakby od końca do początku, czy w drugą stronę. Na pewno koło jakiegoś tego nosorożca. Jakiegoś takiego. O, tu jest. Kurde. Dobra, ale się pojawiło tutaj przy okazji. Zdmuchnęliśmy to najpierw, zanim się utopiliśmy. Gdzie się odratowaliśmy? Tutaj. Chyba tędy nam będzie bliżej. Tu, nie? Tak mi się wydawało, że tutaj. Czyli jeżeli ja umrę, to się te dzbany pojawiają od początku w tym samym miejscu? Nie mówcie, że tak. Nie, myślałam, że jeszcze z tej strony, ale nie. Kurczę, chyba tak, chyba one są... Ajajaj. No. No dobra, czyli nie można zginąć. Jest małe utrudnienie. Mhm.
O, i teraz tam, dobra. To musimy z góry wskoczyć. Proszę, nie utop się. Gdzież to? Chyba tam przy końcu bliżej. Czy ja mogę wejść w tą krainę, czy najpierw robimy dzbany? Bardzo ważne. Może najpierw zrobimy dzbany do końca. Dobra, to teraz krainę. Nie zaczynamy nawet dzbanów. Lecimy prosto tam. Nie kupiłem te nasiona super szybko rosnące. Okej. Rosło nam mochomorki. Morek i kwiatek. No, on tam nie chce zrobić skrzydełek na końcu. Teraz pewnie w drugą stronę. Daleko. Okay. Żabkę słyszałam. Dobra, no to mniejszy kwiatek tutaj. Większy. A w sumie tam też coś jest. Nie wiem, od czego to zależy, w których momentach on tak spada, a w których robi skrzydełka. A tutaj nie mamy ziarenka nawet. Okej. Chyba tak. Super.
świetnie ci szło. Weź jeszcze dwa na... O, dwa muchy morkowate. Jeszcze trzecie tutaj jest. O, matko. Może weźmiemy na zapas? Musi nam podskoczyć na końcu, no. Bo inaczej na tego muchomora to się nie dostaniemy. A, no dobra, no to zagadka rozwiązana. O matko, kolejny. Dobra, bierzemy pierwszy. Aha, dwa duże, jeden mały, okej. Czy tu jest nam potrzebny w ogóle jakiś? Jest na pewno muchomor potrzebny. Wydaje mi się, że tutaj też muchomor by był potrzebny. Inaczej to nie doskoczymy tam przecież. No tylko teraz to na pierwszego tego muchomora nie wskoczymy w żaden sposób. Spróbujmy jednak tak. Nie. Nie. Tylko po co on tutaj? Dobra, wiem. Tego kwiata zasadzimy tam na początku i stamtąd weźmiemy muchomora, którego zasadzimy tu. Okay. Tego robimy tutaj. Tego bierzemy na zapas sobie tam. W ten sposób mamy tu trzy muchomorki. Czemu on mnie niedobrze celuje?
Wreszcie znalazłem Super. Sparksem jeszcze sprawdzam, czy nie zostawiliśmy gdzieś tutaj jakiegoś diamentu. On mi tam pokazuje w dół jakoś. A, patrzcie. Tam. Tu jest taka trawa. A, czyli tu już wszystko? Tak? Może nam wyjść. No to wychodzimy. Brakuje nam szybuj do wieży i jeszcze 17 diamencików tutaj. Dobra. Z tego diament dostaliśmy. Robimy te pudełka też. Znaczy te dzbanki. Z nich chyba kilka diamentów dostaniemy. No dobra, te dwa pierwsze wiemy, gdzie są. Nie zlecieć do wody, bo wiemy, że no nie można. Inaczej się zadanie zakończy. Okej, teraz z powrotem. Tam. Gdzie to jest? Zdarzyłam się główką. Wydaje mi się, że to może być tam. Tutaj jest. Albo nie. Ale gdzie jeszcze to by mogło być? Tak jakby chyba na samym końcu. O, tu jest to oświetlone, a tam był cień. Dobra. Tu. Czy szkoda, że Sparks nam tutaj nie pomaga. Są takie wrota, no. Ewentualnie tam znowu. Ale tak by nas gonili w jedną i w drugą.
Tu. Dobra. Tutaj koło drabinki to wiem, gdzie jest. A to początek. To też gdzieś tutaj. Tam, dobra. Skąd tam pofrunąć? Chyba stąd. Jeszcze trochę diamencików. Ark, pomóż. Serio, sam? Nie, gdzieś tam inaczej pokazuje, dobra. Martwi mnie tylko to, jak dolecieć do tych czarodziejów tam. Tam, na wprost. Stąd na pewno nie. Tutaj tak. Mamy jajo ostatnie. To tylko parę diamentów. 6 na 6 tam trochę. Ile? Dokładnie 2. No tam z tamtych kotów, no ale jak te koty? Stamtąd damy radę? Może stamtąd damy radę doskoczyć? Spróbujemy, no bo to chyba jest jedyne wyjście z tej sytuacji. Ogólnie nie wiem, po co było to ta bramka tutaj. Nie no, nie doskoczę tam na pewno. Nie ma szans. Nie ma takiej możliwości. A tu? Cały czas się zastanawiam, co tam jest. Może tak by to zrobić. Ano. Na pewno tam.
Okej, okay, mamy punkt umiejętności, świetnie. Ale na co nam to było? To bramka jest na pewno po to, no bo... Spróbujemy. Dobra. Jezu. Wiedziałam, że po coś to jest. On po prostu tutaj nie lata, ale celuje takimi kulami ognia. No, dobra. Wracamy.